Dzień dobry, Marcin Gebel, piątkowe popołudnie, a zatem zaczynamy kolejne wydanie Okolic Sportu. Dziś rozmawiać będziemy o koszykówce w wydaniu żeńskim, ponieważ klub sportowy Basket Ostrowia zainaugurował już sezon na parkietach pierwszej ligi i niestety pierwszy wyjazdowy mecz zakończony przegraną w Lesznie 71-63, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka i o tym wszystkim rozmawiać będziemy z panią trener Katarzyną Motyl. Cześć, Kasia. Dzień dobry. A także z rozgrywającą Moniką Morgiel. Cześć, Monika. Dzień dobry. Drogie panie, co tam wydarzyło się w Lesznie na początek? I tu zwracam się z pytaniem do trenerki Katarzyny Motyl. 71-63. Potrzebna była dogrywka. W tej dogrywce wynik 11-3, ale ja wcześniej, zanim weszliśmy do studia, rozmawiałem chwilę z Moniką i Monika powiedziała, no co, no przegrana na własne życzenie. No tak, i też taki wydźwięk z mojej strony był, bo mecz walki, takiego się spodziewaliśmy. Tak naprawdę Leszno nas niczym nie zaskoczyło, byłyśmy przygotowane dobrze na ten mecz. Zaliczyliśmy fajny run, bo 17-0 w końcówce trzeciej kwarty i początek czwartej. Prowadziłyśmy 9 punktami i tak naprawdę wszystko było pod naszą kontrolą. No niestety Leszno postawiło obronę strefową i gdzieś nam tutaj zabrakło chłodnej głowy i dobrze tak naprawdę dwóch, trzech rozegranych akcji, żeby ten mecz zamknąć. No taki jest sport. Udało nam się doprowadzić do dogrywki. No a w dogrywce już niestety chyba tak naprawdę nam zabrakło sił, żeby przeciwstawić drużynie z Leszna. Monika, tak jak słucham Kasi, to ona mówi, postawiły strefę i też patrząc na ten wasz procent za 3 punkty w tym meczu, 21. Zresztą drużyna gospodyń też nie miała jakiegoś wybitnego procentu w rzutach dystansowych, ale strefa chyba najlepiej rozbija się rzutami za 3 punkty. Gdzieś tej skuteczności zabrakło w końcówce, żeby dowieść chociażby tą przewagę, którą sobie wypracowałyście w końcówce, czwartej kwarty? Myślę, że tak, ale przede wszystkim też my nie podejmujemy tych decyzji rzutowych. Mamy otwarte pozycje i nie rzucamy. I to też się na ten końcowy wynik gdzieś tam przełożyło, że nie oddajemy tych rzutów. No i zabrakło po prostu takiej kropki nad i, żeby dopiąć ten mecz do końca. Kasia, bo my nawet obserwując waszą drużynę w poprzednim sezonie, to wy chyba troszeczkę czasu potrzebowałyście, ty potrzebowałaś troszeczkę czasu, żeby dotrzeć do tych zawodniczek, żeby one nie bały się oddawać tych rzutów, żeby ta decyzyjność była lepsza. Tutaj na początku sezonu też może być z tym problem? Tak, na pewno. Pamiętajmy, że ten zespół jest na nowo zbudowany. Zostały tak naprawdę 3 koszykarki z zeszłego sezonu, a reszta tak naprawdę dołączyła. Nowe koszykarki dołączyły do nas, łącznie z 3 dziewczynami z juniorek, więc potrzeba czasu, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować, tak? Więc cały czas pracujemy nad tą decyzyjnością, tutaj jak Monika powiedziała, bo właśnie tej decyzyjności, myślę, nam zabrakło w tym meczu. No ale cóż, początek sezonu, ja myślę, że przed nami wiele ciekawych meczy i na pewno naszych zwycięstw. Dobrze, Kasia, ale to też ja chcę pociągnąć trochę ten wątek, bo ty powiedziałeś, że zostały 3 koszykarki z poprzedniego sezonu. Dlaczego taka sytuacja? Wiemy, że Kasia Joks gdzieś tam kuszona była dobrym kontraktem w Rybniku, fajną pozycją w zespole. Kinga Decker na koniec miała kontuzję. Dlaczego tak to wszystko się potoczyło? Bo domyślam się, że ty jako pierwszy trener tego zespołu, no to gdzieś pewnie zabiegałaś o to, żeby ten trzon zespołu został. Tak, oczywiście. Kasia jakby podjęła decyzję też o wyjeździe. Ja bardzo chciałam, żeby ona tutaj została, bo była liderem tego zespołu, ale życie toczy się dalej i wybrała też inną drogę. Miałyśmy dziewczyny, bardzo dużo dziewcząt, które zdawały maturę, więc wybrały też inną ścieżkę życiową. Ja troszeczkę się z tym liczyłam, że może to się tak potoczyć właśnie. Część dziewcząt poszła do pracy, też wybrała inne, jakby inne zajęcia, więc ja jakby to w pełni rozumiałam. Została młodzież i trzeba było na nowo jakby ten zespół budować. Zaznaczę, stricte na naszych koszykarkach ostrowianek. Wróciła Monia,
Wróciła Marika Grzegorowska, no niestety złapała kontuzję, co nam też... I to jeszcze o tym porozmawiamy właśnie. Troszeczkę popsuło plany. I zakontraktowaliśmy 3 nowe koszykarki jakby z zewnątrz. To ta sama sytuacja była jakby w zeszłym roku. My chcemy cały czas bazować na naszych dziewczynach, wychowankach i tego się będziemy trzymać. Wróciła Monia. Monia, bo ty też wcześniej, grając w Ostrowie, obrałaś inną gdzieś tam ścieżkę życiową. Miałaś epizod nawet zagraniczny. I ty w poprzednim sezonie śledziłaś to wszystko, co działo się w Ostrowie Wielkopolskim, bo my też sporo mówimy o tym, że no, że jakby nie było, ta koszykówka żeńska w Ostrowie troszeczkę gdzieś tam zrobiła krok do przodu, nawet pod takim kątem, no sportowym to oczywiście, ale pod kątem organizacyjnym, bo tutaj też musimy pochwalić cały zarząd, wszystkie osoby, które są związane z żeńską koszykówką, którym ta żeńska koszykówka leży na sercu i to też był taki czynnik decydujący? Myślę, że tak. Gdzieś tam starałam się śledzić tą ostrowską koszykówkę, bo nie ukrywajmy, jednak tutaj wszyscy żyją tym sportem, tą koszykówką. No i gdzieś tam byłam cały czas na bieżąco. Też znałam tutaj trenerkę z wcześniejszych lat, czy właśnie Paulinę Misiek. No i myślę, że to przyczyniło się do tego, że właśnie wróciłam do Ostrowa i wybrałam Ostrowie. Katarzyna Motyl ma taki dar przekonywania? Bo ja tu za chwilę chcę kolejny wątek przytoczyć. No, myślę, że tak, można tak powiedzieć. Kasia pod nosem się uśmiecha, bo też zaskoczenie, bo wspomniałaś o kontuzji Maryki Grzegorowskiej i powraca do składu Martyna Cebulska po takiej dłuższej przerwie. I też patrząc na te jej statystyki w meczu w Lesznie, no to ona, nie wiem, 2-3 lata nie grała w koszykówkę, nagle z marszu wchodzi do tego zespołu i chyba jest wartością dodaną, albo przynajmniej w tym pierwszym meczu już była wartością dodaną, Kasia. Tak, zdecydowanie. No, pamiętajmy, że Martyna to jest bardzo doświadczona zawodniczka i ja to zawsze mówię, że doświadczenia nie kupisz, nie, no musisz nabyć po prostu przez lata gry. I to doświadczenie było widać. Martyna z nami odbyła 2 treningi i pojechała z nami na mecz. I no, nie wiem, było widać spokój. Przede wszystkim widziałam też u dziewczyn spokój na boisku. Mnie też dała spokój, więc no, realizowała to, o co ją poprosiłam, na co była gotowa, na co była przygotowana. Może nie była przygotowana na taką ilość minut. No, ale no bo od razu mecz 40 no, tak, minut plus 5. Dokładnie, ale sytuacja niestety nas do tego trochę zmusiła, bo 3 koszykarki zeszły za 5 przewinień i, no i było ciężko już kimkolwiek ratować, więc no tutaj... Ale stanęła na wysokości zadania i cieszę się, że wróciła. Zobaczymy, jak dalej to wszystko się potoczy, ale to jest też, dodam, jakby... pozyskanie znowu ostrowianki, tak? Jakiejś dziewczyny, która chwilę miała rozbratu z koszykówką i do niej wraca, więc to jest na pewno super rzecz. A kontuzja Maryki Grzegorowskiej mocno pokrzyżowała tobie plany, bo my tutaj mówimy o Martynie Cebulskiej, która gdzieś tam w ostatniej chwili wskakuje do tego zespołu, ale to są też inne pozycje, bo Marika Grzegorowska, jakby nie było, to cały czas jest młoda zawodniczka, ale też doświadczona. Tak, i no, też centymetry gdzieś tam, no nie tak, ukrywajmy gdzieś miałam tego. Ułożony w głowie ten plan tego, jak ta drużyna będzie wyglądać i tak naprawdę stricte przed pierwszymi meczami sparingowymi na treningu no, Marika doznała kontuzji kolana. Oczywiście, że mocno to pokrzyżowało plany, bo miała być bardzo silnym punktem zespołu i dziewczyny też o tym wiedziały. Myślę, że morale zespołu dosyć mocno poszybowały w dół, ale no cóż, no to takie jest życie, no to jest sport. Niestety kontuzje są wpisane. Szkoda, że nas ten pech nie omija Mariki, bo nawet nie zdążyła rozegrać tak naprawdę z nami meczu. Wróciła co dopiero po pierwszej kontuzji kolana, tak naprawdę teraz kolejna, ale jest silna, trzymamy za nią kciuki, czeka na zabieg już, także jest zmotywowana do tego, żeby wrócić. Monika, ty po powrocie do Ostrowi, po tym pierwszym meczu w Lesznie, co możesz powiedzieć o tej pierwszej lidze? Bo my już też dobrze wiemy, że ten sezon będzie piekielnie trudny dla was.
tutaj już nawet nie chodzi o to, że my liczymy na awans do play-off, bo to jakby Kasia za chwilę potwierdzi, to jest mus, bo sytuacja się zmieniła, jeżeli chodzi o same rozgrywki, jeżeli chodzi o to, jak ten sezon będzie wyglądał, ale te wyniki i ten pierwszy mecz pokazał, że jaki to może być sezon. Na pewno nieprzewidywalny i każdy zespół będzie musiał ciężko pracować na wygraną i na pewno nie jedna drużyna zaskoczy i tak naprawdę każdy może wygrać tutaj z każdym, bo czy nawet Bochnia gdzieś tam walczyła do połowy czwartej kwarty, Swarzyns się mocno trzymał, dopiero gdzieś tam na koniec zaskoczyła, więc tak naprawdę zobaczymy, co ten sezon pokaże, ale będzie nieprzewidywalny, tak jak już wspomniałam. Kasia, bo my też mieliśmy okazję rozmawiać po jednym z pierwszych treningów w tym okresie przygotowawczym i ty już wtedy byłaś taka nieco wzburzona decyzją Polskiego Związku Koszykówki odnośnie tego, że od kolejnego sezonu ma być Liga Centralna, czyli nie wiem, 16 zespołów na zapleczu Ekstraklasy, wyjazdy po całej Polsce, a to też oznacza, że tak, w pierwszej lidze mamy trzy grupy, ale liczą się tak na dobrą sprawę dwie, tak. Bo ta grupa C to są drużyny rezerw Ekstraklasy. I teraz tak, w grupie A mamy 9 zespołów, w grupie B mamy także 9 zespołów. I na ten moment co my wiemy? Ile drużyn spadnie? Ile drużyn zagra w play-off? Czy, nie wiem, miejsce w play-off oznacza już utrzymanie? Jak to będzie wyglądać, Kasia? Czy to jest cały czas gdzieś w powijakach i to może się z każdym kolejnym miesiącem zmieniać? Bo o tym, że takie rzeczy powinny być załatwiane wcześniej, to też inna para kaloszy chyba. No tak, no nie będę komentować tutaj decyzji, jak to wszystko się rozwijało, ale tak naprawdę do końca sierpnia jeszcze nie wiedziałyśmy, jak ta liga będzie wyglądać, więc troszkę jakby zaburzało też nasze przygotowania, ale doszło do spotkań klubów, gdzie określono, że automatycznie z dwóch grup spada po jednym zespole, czyli po ostatnim, a dwa kolejne będą grały w play-outach. Więc to jakby jest ta zmiana, czyli nie automatyczny spadek czterech zespołów, tylko będą play-outy i to jest też uważam, że fajne, bo będziemy się łączyć z drugą grupą i będziemy grać na krzyż. No ale mimo wszystko po te dwa zespoły z każdej grupy będą spadać, tak? Więc no tutaj mocno trzeba pracować nad tym, żeby załapać się do play-offów i taki jest też nasz cel. Ale liga w tym roku jest bardzo silna, silniejsza niż w zeszłym, to na pewno. I bez porównania poziom dwóch grup jest tak zróżnicowany, że naprawdę ta nasza grupa, że tak powiem południowa bardziej, jest bardzo silna. Bardzo silna, więc tutaj tak naprawdę każdy mecz będzie walką o życie. I to nie mówię tylko o nas, tylko o każdym zespole w tej lidze, żeby zająć odpowiednie miejsce, żeby się utrzymać. Tak, play-offy dają w 100% utrzymanie. Monika, ty po tym okresie przygotowawczym, po tym pierwszym meczu, bo ja też, okej, rozmawiać będziemy o tym na koniec sezonu, czy ten pierwszy mecz czasami nie zaważa, ale tutaj, tak jak Kasia powiedziała, każdy mecz będzie walką o życie i jaki ten zespół Ostrowi, nowy zespół Ostrowi jest i co może być taką najmocniejszą stroną tego zespołu, bo my cały czas wyczekujemy tego pierwszego domowego meczu, bo też Kasia, wiemy, że w poprzednim sezonie ta nasza hala była takim mocnym punktem. A o tej przerwie w rozgrywkach też za chwilę porozmawiamy, ale Monika, ja chciałem poznać właśnie twoją opinię, jak ten zespół może wyglądać, bo też wiemy, że od lat rozmawiamy o tym, że tych centymetrów brakuje, ale jest ambicja, jest chęć i jest młodość. Na pewno będziemy zespołem walecznym. Tutaj na każdym meczu będziemy oddawać serducho na boisku. No i najmocniej będziemy się wyróżniać, myślę, z tej obrony, z zaciętości. I to będzie nasz taki mocny punkt na ten sezon na pewno. Kasia, bo ty też zawsze mówisz, że twarda obrona, szybkie przechodzenie z obrony do ataku, to jest ta koszykówka, którą ty preferujesz i w jakim procencie, ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale w jakim procencie udało się to realizować właśnie w tym pierwszym meczu chociażby? Bardzo. Graliśmy trochę sinusoidą, falami, ale no jeżeli robi się run 17-0,
no to ta obrona oczy świadczy, więc tutaj nie schodziliśmy z obrony na całym boisku. Dziewczyny są na to przygotowane, wiedzą jak to ma wyglądać i bardzo dobrze to realizowałyśmy. I bardzo szybko przechodziłyśmy do ataku, kończyłyśmy wiele kontr, co mnie cieszy, jeżeli nie kontr, to kontynuacji. Więc dziewczyny rozumieją moją filozofię i tego, są na to gotowe, są świadome i chcą to realizować, więc to jest tak naprawdę no, bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Dobrze, ale też my patrząc w terminarz i po tych wszystkich takich małych bądź większych zawirowaniach wiemy, że 26 października tak. Mecz pierwszy domowy z Muksem Poznań, pamiętamy zeszłoroczny mecz z Muksem. I Kasia, dlaczego ta przerwa, chciałbym, żebyś nam wytłumaczyła? Nasze przekładane mecze są. Jak tak, przekładane mecze są z uwagi na to, że nasze juniorki odniosły ogromny sukces, bo awansowały do Centralnej Ligi Juniorek. Już właśnie w ten weekend rozpoczyna się pierwszy turniej, dlatego obligatoryjnie musieliśmy przełożyć ten mecz z Bochnią na inny termin i kilka tych przełożeń będzie, bo to cztery turnieje. W październiku, listopadzie, styczniu i lutym, albo luty, marzec, jakoś tak teraz dokładnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No a to jest olbrzymi sukces, że te młode dziewczyny będą grały w tak prestiżowych rozgrywkach i przypominam, że to są nasze dziewczyny. Chcę zaznaczyć, że będą się biły z najlepszymi zespołami w Polsce, czyli tak naprawdę te cztery turnieje to są tak naprawdę cztery razy mistrzostwa Polski juniorek. I to są nasze dziewczyny tutaj wychowane przez naszych trenerów, co nas niezmiernie cieszy i będą zbierać doświadczenie, więc dlatego ten terminarz jest tak ułożony na ten moment, a nie inaczej, więc na pewno trochę tych zmian będzie. Pierwsze dwa mecze na wyjeździe i dopiero spotykamy się 26 na meczu z Muksem. I życzyłabym sobie, żeby był taki sam jak zeszły. Dobrze, to dziewczyny, też chciałbym, żebyście troszeczkę scharakteryzowały tego najbliższego rywala, bo sama Kasia wspomniała, że ten terminarz na początku trudny, mecze wyjazdowe i tutaj też nie możemy jakby patrzeć na to, że ta drużyna na początku nie wygrywa, bo cierpliwość chyba tutaj też będzie takim ważnym aspektem. Monika. Następny mecz wyjazdowy. Jelenia Góra. Na pewno zespół doświadczony, pozyskali doświadczone zawodniczki, gdzieś tam bazujące, czy na rozgrywającej, czy właśnie na Agacie Stępień, która też grała kiedyś w Ostrowie. Ma świetnie ułożony rzut za 3 punkty. No ale wiem, że powalczymy. My jesteśmy młodsze, mamy więcej siły i myślę, że to też gdzieś tam będzie taki taka wartość dodatnia u nas. Nie wiem, co jeszcze trenerka może powiedzieć o przeciwniczkach? No, zgodzę się tutaj z Moniką. Doświadczony zespół mocno się zmienił też, więc będziemy się mierzyć z bardzo doświadczonym zespołem, bazującym również raczej na obronie strefowej, więc na pewno ten element mocno przeszlifujemy w tym tygodniu. W nadchodzącym tygodniu na pewno będziemy dobrze przygotowane, jestem przekonana, dziewczyny są ambitne, zmobilizowane na to, żeby tam jechać i przywieźć zwycięstwo, bo ja to zawsze mówię, że nazwiska nie grają, tak? Tylko gra charakter i serce i to tak naprawdę się najbardziej liczy. Kasia, popraw mnie, jeżeli się mylę, bo ty mówiłaś o tym, że ta grupa B jest mocniejsza. Ale patrząc na składy, ona jest bardziej wyrównana niż w poprzednim sezonie, bo my w poprzednim sezonie wiedzieliśmy, że te dwie krakowskie drużyny, one między sobą jakby zakończą ten sezon, gdzieś tam rywalizując o miejsce w ekstraklasie, a Wisła Kraków na dzień dobry przegrywa we własnej hali. To jest taki gdzieś znak, że ta grupa B może być bardziej wyrównana i tutaj więcej, bo to też Monia wspominała o tym na samym początku, że tutaj każdy może wygrać z każdym. Tak, absolutnie. No mówię, no to ja uważam, że każdy mecz będzie walką o życie każdego zespołu i tutaj mocno będą liczone, czy to nawet duże punkty, czy nawet małe. No te zespoły z Krakowa, muszę powiedzieć, że dość mocno się zmieniły. Ja to się śmiałam, że one między sobą się wymieniają tymi zawodniczkami, bo tak naprawdę mało kto tam dochodzi, raczej wymieniają się barwami klubowymi. W
bezapelacyjnie na ten moment dla mnie osobiście Bochnia jest tutaj numerem jeden, jest bardzo, bardzo silnie zbudowany zespół, ale też mają określone cele jasne, chcą awansować i do tego będą dążyć. Wisła zachowała część tylko tych koszykarek z zeszłego sezonu. Politechnika Krakowska mocno się zmieniła i mówię też, koszykarki z Wisły przeszły do Politechniki Krakowskiej, więc tutaj nie patrzyłabym tak bardzo na ten okręg krakowski, że jest aż tak bardzo silny, oprócz Bochni. MUKS, uważam, że MUKS będzie bardzo, bardzo silnym zespołem w tym roku. Zmienił trenera, przyszły nowe koszykarki, młode koszykarki, więc trener Batorski tam widać, że poukładał to nieźle. Rybnik będzie też bardzo silny, też pozyskał kilka nowych koszykarek, między innymi z naszą Kasią jak na czele. Więc tam naprawdę ta liga będzie bardzo, bardzo trudna. Uważam, że trudniejsza niż w zeszłym roku. Kiedyś trenerka z Bochni, jeszcze Gosia Misiuk, w zeszłym roku powiedziała mi, jak przetrwasz pierwszy sezon, to już potem jest z górki. No i oby tak było, ale ja uważam, że ten sezon naprawdę będzie trudny. Uważam, że trudniejszy niż zeszły. Ale życie pokaże. A drodzy Państwo, tak jak w poprzednim roku, tak i w tym sezonie, wszystkie domowe mecze Klubu Sportowego Basket Ostrowia na żywo na antenie telewizji ProArda, także na portalu wlkp24.info i tak jak już tutaj rozmawialiśmy, 26 dzień października, wtedy pierwszy domowy mecz Ostrowi. Ja już na to spotkanie serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i Państwa gościem była Monika Morgiel, rozgrywająca Ostrowi. Dziękuję. A także trenerka Katarzyna Motyl. Dziękuję. Również bardzo. Dziękuję. Nazywam się Marcin Gebel. Już tradycyjnie mówię do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.